Dzisiaj mamy dla Was niezwykłą, choć smutną historię Marty Mirskiej, niegdyś zwanej królową polskiej piosenki, która zasłynęła takimi hitami jak Pierwszy siwy włos czy Hej chłopcy, może ma barwę zieloną. Marta była gwiazdą wojennego i powojennego pokolenia, ale jej życie zakończyło się w tragicznych okolicznościach. Opowiemy Wam o jej wspaniałej karierze, skomplikowanej osobowości oraz trudnych ostatnich latach życia, pełnych biedy i zapomnienia. Jak mogło dojść do tak smutnego końca tej niezwykłej artystki? Zapraszamy do oglądania, aby dowiedzieć się więcej. Alicja Nowak, która zyskała sławę jako Marta Mirska, przyszła na świat 12 lutego 1918 roku w sercu Warszawy. Młoda Alicja marzyła o karierze medycznej i planowała studia na kierunku lekarskim. Jednak życie miało dla niej inne plany, za namową swoich sióstr zdecydowała się wziąć udział w lokalnym konkursie talentów, który poszukiwał atrakcyjnej dziewczyny o głosie altowym. Mirska, posiadając nie tylko urodę, ale również głęboki, mocny głos altowy, nie tylko wzięła udział, ale również triumfowała w tym konkursie, co otworzyło przed nią drzwi do świata muzyki. Już przed wybuchem II wojny światowej, Mirska zdążyła zaistnieć na scenie warszawskiego teatrzyku Ali Baba. Jej życie osobiste również było pełne dramatycznych zwrotów. W 1939 roku Alicja poślubiła Jana Zieleniewskiego, oficera polskiej marynarki handlowej. Para miała wielkie plany dotyczące wspólnego życia po wojnie, w tym huczny ślub i uroczyste wesele. Niestety, te marzenia zostały brutalnie przerwane przez wojenne realia. Zieleniewski zginął w kampanii wrześniowej, pozostawiając Alicję w głębokiej żałobie. Mówi się, że przez resztę swojego życia nie mogła pogodzić się ze stratą ukochanego męża, a jej emocjonalne interpretacje pieśni o morzu były hołdem dla zmarłego męża. Mira Mirska, znana ze swojej działalności w Armii Krajowej jako łączniczka podczas wojny, po konflikcie przekształciła się w jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki Władysławowi Szpilmanowi, który zaprezentował jej utwór Pierwszy siwy włos. Początkowo sceptyczna wobec tej piosenki, Mirska była zdania, że jest ona zbyt dojrzała dla jej scenicznego wizerunku, przeznaczona raczej dla starszej pani. Jednak Hanka Bielicka, znana z przenikliwego instynktu, przekonała ją, mówiąc: bierz głupia, to będzie wielki przebój. I tak też się stało, w powojennej rzeczywistości, kiedy tęsknota za nową muzyką była ogromna, Mirska, wykonując ten utwór, otrzymała aż 14 bisów podczas jednego koncertu nadawanego przez polskie radio. Choć na scenie prezentowała się stosunkowo poważnie, w rzeczywistości była postacią pełną kolorów i temperamentu. Znana z ostrych ripost, burzliwego życia prywatnego oraz licznych nałogów, w tym przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, które potrafiła konsumować w alarmującym tempie. Jej życie artystyczne było równie dramatyczne co jej twórczość, doszło nawet do incydentu, kiedy to wściekła na Mieczysława Foga za otrzymanie od Szpilmana tej samej piosenki zaatakowała go widelcem, raniąc mu ręce. Te zdarzenie skłoniło Foga do omijania jej na długo, a Mirska zyskała reputację kobiety, którą lepiej nie drażnić. Opisując swoje środowisko artystyczne, Mirska nie szczędziła gorzkich słów, twierdząc, że składa się ono z bandy neurastenicznych, popieprzonych i zawistnych ludzi. Jej zdaniem otoczenie to było dwulicowe: gdy tylko odnosiło się sukces, otaczało cię fałszywą adoracją, natomiast w chwili niepowodzenia w najlepszym wypadku spotkała cię obojętność. Tadeusz Stolarski w swojej książce Marta Mirska, Gloria i Gehenna przedstawia ją jako artystkę, która nie tylko tworzyła przeboje, ale również wywoływała skandale, które żywo komentowała cała Warszawa lat 50. Marta Mirska, niegdyś znana jako łączniczka o pseudonimie Marta, przyjęła nazwisko scenicznego Mirska na sugestie znanego Janusza Minkiewicza. Po zakończeniu działań wojennych, życie osobiste Marty związało się na stałe ze Zbigniewem Rinigerem, z którym przeżyła wspólne lata aż do jego śmierci w 1991 roku. Mirska oraz jej mąż zmarli w odstępie kilku miesięcy tego samego roku. Zbigniew był perkusistą w orkiestrze braci Łopatowskich, z którą Marta często występowała, tworząc muzykalny duet. Zamieszkiwali wspólnie w centralnej części Warszawy przy Alei Wyzwolenia, blisko Placu Zbawiciela. W latach 60. Marta zaczęła wycofywać się z życia koncertowego, twierdząc, że nie pasuje do nowoczesnych rytmów big beatu, które zaczęły dominować na scenie muzycznej. Jej życie było naznaczone nie tylko sukcesami, ale również uzależnieniami, od hazardu po alkohol, które negatywnie wpłynęły na jej zdolność do regularnych występów. Choroby serca, w tym stenoza zastawki mitralnej oraz reumatyzm, zaczęły dawać o sobie znać już wcześniej.
W ostatnich latach życia Marta była zmuszona do rezygnacji z publicznych wystąpień, przeżywając dni w izolacji i skromności. Emerytura, na którą przeszła w 1974 roku, oraz skromne tantiemy nie wystarczały na godne życie. Sława, którą niegdyś cieszyła się Marta, zaczęła blednąć, a jej piosenki przestały gościć na listach przebojów. Sytuacja stała się jeszcze trudniejsza, gdy Zbigniew Reiniger doznał udaru, co znacznie ograniczyło jego zdolności fizyczne i zmusiło Martę do pełnienia roli opiekunki. Przyjaciele i sąsiedzi czasem wspierali ich, przynosząc jedzenie z pobliskiego baru, co było dla Marty dużym ułatwieniem w codziennym życiu. Oboje spędzali dni leżąc na tapczanach w swoim mieszkaniu, walcząc z biedą i chorobą. Ostatnie lata życia Marty Mirskiej zostały udokumentowane w filmie dostępnym na YouTube, na którym widać już bardzo schorowaną artystkę, wspominającą swoje złote czasy sceniczne. Mimo trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej nie narzekała publicznie, ciesząc się z każdej formy pomocy, jaką otrzymywała, w tym z programu telewizyjnego Bogusława Kaczyńskiego, który zorganizował zbiórkę środków na jej leczenie. Niestety, mimo starań, choroba była już zaawansowana, a jej śmierć była wynikiem długotrwałego i ciężkiego niedożywienia. Marta Mirska zmarła w wieku 73 lat i została pochowana na warszawskim cmentarzu północnym, na Wólce Węglowej, pozostawiając po sobie dziedzictwo muzyczne i pamięć o trudnych, ale pełnych pasji latach swojej kariery.